Dzień dobry, moje drogie panny. Witam was na moim kanale i zapraszam do czytania w zakresie finansów, pracy, spraw zawodowych na listopad. To czytanie jest odpowiedzią na wasze prośby w komentarzach, w wiadomościach do mnie. Dodatkowo zapraszam do czytania na listopad 2018 roku, na czytanie ogólne oraz na czytania na rok 2019. Wszystkie są ułożone w moich playlistach. Zaczynamy. Oj, myślałam, że kichnę. Panny. To, co was prowadzi, drogie panny, moim zdaniem jest to pewnego rodzaju możliwość zaczęcia czegoś nowego, jakiegoś nowego projektu, jakiegoś nowego własnego pomysłu na biznes, czegoś nowego zawodowego, nad czym się długo zastanawiacie być może. Co więcej, wydaje mi się, że być może ktoś was do tego zachęca albo coś oferuje wam w tym zakresie, natomiast wy z jakichś powodów jesteście asertywne i nie do końca zainteresowane przyjęciem tego. Jeśli to jest dla was lekcja, która płynie z tej karty tutaj, mówi o tym, że jeśli zbyt długo będziecie zwlekać, wtedy ta okazja odejdzie. Wtedy ta okazja po prostu wam przeminie, więc warto by było zastanowić się, czy jesteśmy nią zainteresowane, czy jesteśmy asertywne i nie mamy ochoty jakby brać udziału w żadnych przedsięwzięciach, krótko mówiąc. O tym, że się zastanawiacie, świadczy pierwsza karta, to jest wasza energia. To jest energia eremity, niezwykłego doświadczenia życiowego, niezwykłej mądrości życiowej. Miejsce, znaczy może inaczej, macie potrzebę być może odosobnienia właśnie po to, żeby sobie to wszystko przemyśleć. Czasem bowiem też tak się zdarza, żeby podjąć właściwą decyzję i żeby zobaczyć klarowność sytuacji. Bo jest to mądrość, którą wy nabyłyście w wyniku nauki, doświadczenia, roztropności. Ona mówi o stabilizacji dla osób, które pracują na przykład w administracji państwowej. Jest to dobry prognostyk, który mówi o tym, że jest to taka praca pewna aż do emerytury, można powiedzieć. Albo czasami przejście na zasłużoną emeryturę i może części z was taka opcja zostanie zaproponowana. Niewątpliwie jest to naprawdę fajna, stabilna energia, która mówi nam o pewnego rodzaju zadośćuczynieniu, czy też profitach finansowych z wcześniej dokonanych działań lub inwestycji, z tym, co wcześniej włożyłyśmy w pewne przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o kwestię, jakiego rodzaju może być to praca, w tym to jest jedyna karta wielkich arkan, która wam się pojawiła, to może być to na przykład korzystna współpraca z osobami doświadczonymi, starszymi, niezwykle mądrymi. Może to być również praca w branży ubezpieczeniowej, ale też praca z tak zwanymi starociami, tak? Antykwariatami, zabytkami, może nawiązanie współpracy z firmą ubezpieczeniową, tak? Może to wam jest proponowane i nad tym się zastanawiacie. Jeśli mielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie ogólnie, czy czeka nas w listopadzie wzrost dochodów, to owszem jest taka szansa, natomiast on nie będzie spektakularny. Tak? To nie będzie nic spektakularnego, natomiast będzie stabilny, o tak bym powiedziała. Tak jak eremita jest energią bardzo, bardzo, bardzo stabilizującą i stabilną, powiedziałabym.
Coś, co może niektórzy z Was z kolei, może tutaj nad czymś się zastanawiają, i to jest energia niezwykłej siły i mądrości życiowej, która powoduje, że doprowadzacie sprawy do pomyślnego końca i cieszycie się dużym autorytetem zawodowym. Dużym autorytetem zawodowym, który sprawia, że bardzo Was motywuje ta sytuacja. Pokonałyście różnego rodzaju trudności, pokonałyście nieciekawe sytuacje, być może jakieś rywalizacje, i teraz jakby powoduje to wszystko, że czas na nagrodę, tak bym to nazwała. Jeszcze posłuchajcie, ja doprecyzuję księżyc, dobrze? Bo księżyc chciałabym. Księżyc i siła. Słuchajcie, księżyc, który się tutaj pojawił w okolicach 3 tygodnia listopada, jest kartą, jeśli chodzi o finanse, to wiele osób używa własnej intuicji, żeby dobrze inwestować, żeby podejmować dobre decyzje biznesowe, i w moim odczuciu ja bym tę kartę tak interpretowała. Słuchajcie, intuicyjnie może i dzięki niezwykłej sile psychicznej dojdziecie do pewnego rodzaju nowego podejścia w wykonywanej pracy. Niewątpliwie to jest energia bardzo żeńska. Być może kobiety będą miały wpływ na jakość Waszej pracy w listopadzie. Być może kobieta spod znaku lwa. Niewątpliwie dobrze będzie Wam się pracowało z kobietami. To jest też energia, która mówi o wykonywanym, o biznesie wykonywanym w domu, w którym wykorzystujemy bardzo pięknie swoją wyobraźnię, swoją fantazję w działaniach zawodowych. To jest też biznes nastawiony na kobiety, na przykład gabinet kosmetyczny, tak? I to jest może nowy kierunek, który wy będziecie chciały jakby rozpocząć. Część z Was może będziecie chciały wejść z kimś w spółkę, na przykład właśnie z kobietą spod znaku lwa. To się może zdarzyć niewątpliwie. 6 mieczy to jest znowu energia pracy wykonywanej w domu, słuchajcie. Dodatkowo jakieś rodzinne przedsięwzięcie, może rodzinne przedsięwzięcie artystyczne chodzi Wam po głowie. To znaczy tak, powiem tak, z dużo stabilizacji, nie ma energii, które zwiastowałyby jakieś nagłe załamania, nie ma też energii, które zwiastowałyby jakieś nagłe wzrosty finansowe, tak bym to nazwała, niespodziewane. Tutaj na spodzie tarota złotego tarota miałyście cesarzową, która znowu jest energią bardzo kobiecą, i ona mi właśnie wielokrotnie pokazuje prace zawodowe związane z upiększaniem czegoś, tak? Właśnie również salony kosmetyczne, salony z aranżacją wnętrz. No, nad tym będziecie się być może skupiać. Kupiać w listopadzie w tym kierunku, być może będziecie chciały w jakimś znażeniu podążać. Może otworzycie część z Was w swoim własnym domu, jeśli macie taką możliwość, właśnie jakieś kosmetyczne zabiegi, jakieś kosmetyczne historie. Dużo kobiet widzę, szczerze mówiąc, w listopadzie dla Was w pracy zawodowej. Myślę, że one mogą Wam pomóc, szczególnie ta karta siły, która jest niewątpliwie bardzo, bardzo silną energią i bardzo pozytywną energią, która mówi o tym, że naprawdę jakby z nami trzeba się liczyć, czyli z Wami trzeba się liczyć. Wy macie w sobie ogromną siłę, żeby kończyć rzeczy, żeby kończyć rozpoczęte projekty. To, że się tutaj musicie zastanowić na początku być może nad czymś, to nie wynika moim zdaniem z Waszej opieszałości, raczej z takiej chęci do tego, że jak już w coś skoczycie, to angażujecie się w to i robicie to z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością. Także moje drogie panny, tak widzę Wasz listopadowy rozkład w zakresie finansów i pracy. A jeszcze karta z przesłaniem dla Was, przepraszam, zapomniałabym. Mam tutaj karty z przesłaniem. Zobaczymy,
Czy przesłanie będzie spójne, czy może coś innego, nowego? Uznanie i miłość mają identyczne wibracje. O uznaniu informowała nas energia eremity i energia tych dziewięciu monet w pierwszej połowie listopada. Więc myślę sobie, że coś w tym jest. Skupcie się nad tym, czego pragniecie. I jak sobie myślicie o swoim życiu, tutaj na przykład, gdy może będziecie coś tworzyły nowego, artystycznego z jakąś kobietą, z jakimiś kobietami, to zastanawiajcie się i wizualizujcie sobie to życie takim, jakim chcecie, aby ono było. Ponieważ to jakby właśnie pociągnie jakoś tam waszą wizualizację i ustawi was w takim kierunku, kiedy będziecie miały większą gotowość na przyjmowanie tego, czego naprawdę pragniecie, a nie zmuszanie się do czegokolwiek. Dobrze, panny, teraz to już naprawdę wszystko. Życzę wam pięknego listopada i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie.